Cześć. Dzisiaj pokażę wam coś, czego chyba nikt jeszcze nie widział, czego byłeś jeszcze nie zaobserwowany, mianowicie gry rankingowe, znaczy gry rankingowe widziane, ale nie takie. Oczywiście prześwietlę początek, mamy gracza Dentka, który w ostatnim sezonie zajął trzecie miejsce, jakiś Abu Saharin Gaming. Cokolwiek on jest. I co tu się będzie działo? Oczywiście Dentka się buduje, tutaj zabezpiecza bazę domkami, wiadomo, przed kamieniarzami to jest dobre i nagle co się stało, jest już, a może przyspieszyłem, ale w czwartej minucie, w sumie nawet w trzeciej, gra się skończyła. Tak? Zobaczyć może. Dobra, ale gra się skończyła, tak? Trzecia minuta. Pięć. A to się po prostu w czwartej minucie gra się skończyła. Tu był przeciwnik. Co się stało, nie wiadomo. A teraz zobaczmy jeszcze raz tego rankeda. Dlaczego ten przeciwnik? Nie popatrzcie na to. Przyspieszamy. Jeden domek, drugi, trzeci. To Ruprin, czwartego domku nie. Czwarty domek nie wybudowany. Ruprin stajni? Droga stajnia. Mapę. I no i wychodzi. I tutaj Dentka się pisze Y. I w sumie nie byłoby to nic dziwnego, no. Widzimy. Przegrał, Dentka wygrał. Ale. Ale tutaj mamy coś takiego, że Dentka tego, ten mecz tak naprawdę on przegrał. Jest ewidentnie narysowane, że Abu Sakhari Gaming wygrał, a Dentka przegrał. I tu jest ciekawostka. Jerkę miał w pierwszej minucie. Właściwie to od Jerki do średniowiecza były 4 sekundy, no. Jest to ewidentnie... Teraz mogę... Nie zauważyć. Jest to ewidentnie... spiracone. No to haki, dosłownie haki. Na oszustwa w PS-ie, bo tak naprawdę nie możecie postawić blueprintu, jeżeli nie macie 4 domków. On nie ma postawionych 4 domków, postawił blueprint. Gdyby postawił blueprint stajni, no jak normalnie gracie, jesteście w kanale, nie możecie stawiać blueprintu. Mało tego, nawet na sandboxie dojście do Jerki w minutę wydaje się bardzo mało prawdopodobne. I ja tutaj mamy jeden mecz. To jest jakiś Ahmed IQ 20, drugi mecz. No może to jest ta sama osoba, tu ma 107, ma 203 punkty. Więc to jest, zdaje mi się, ta sama osoba, tutaj może 2 minuty, tutaj minuta, więc, a może nawet nie ta sama osoba. Tego co wiem, te konta zostały już zbanowane, ale nawet X-Factor takie osoby trafił. Jest nowy sezon, sezon 11 i na początku jest takie rzeczy trafiają, jeżeli byśmy zrobili sobie WS-a. Teraz opatrzyli nawet na ranking minuty. Raczej, no to prędko już to jest dość wysoko. Fusza jest wysoka, a tamte osoby miały po 170-200 punktów. Nie ma takich, chyba że zmieniły nikt na znaczki. Ale wydaje mi się, że twórcy raczej pobanowali te konta, lecz... Czy pojawi się kolejne konto? No nie wiadomo. Wczoraj ponoć X-Factor streamował, dopóki nie przegra i przegrał mecz, który wygrał i to... Nie powinno być coś, twórcy tutaj mają jakiś problem. Wreszcie takie osoby są banowane. Można powiedzieć, że działają, żeby to naprawić. A takie rzecz była i warto zapamiętać, jakby się znowu powtórzyła. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.